Witam wszystkich tukadomania.pl w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać uzgadnianie właściwości. Co to właściwie jest uzgadnianie właściwości? Najprościej mówiąc, jest to przekazywanie wszystkich właściwości z jednego obiektu umieszczonego na danej warstwie na inny obiekt umieszczonego na innej warstwie. Jest to można powiedzieć kopiowanie właściwości danego obiektu. W skład tych właściwości wchodzą między innymi Kolor, rodzaj warstwy, rodzaj linii, skala rodzaju linii, szerokość linii, styl wydruku, przezroczystość i inne określone właściwości. Pokażę to na przykładzie. Przykładowo mamy jakiś obiekt narysowany różnymi poliliniami. Każda z tych polilinii przykładowo będzie na innej warstwie, każda warstwa będzie miała inny kolor, i każda warstwa będzie miała inną grubość. Przykładowo, pierwsza linia będzie na warstwie numer 1, kolejna linia na warstwie numer 2, kolejna warstwa numer 3, kolejna na warstwie numer 4 i kolejna na warstwie numer 5. Mamy sobie kilka różnych polilinii. Każda ma inne właściwości, jest na innej warstwie oraz posiada inną grubość i inny kolor. I teraz mamy jakiś z boku obiekt. Chcielibyśmy przenieść wszystkie właściwości danej polilinii na nasz obiekt. Nie musimy zaznaczać danego obiektu i przenosić go na daną warstwę. Cofnę teraz. Wystarczy użyć omawianego w tym odcinku skrótu uzgodnij właściwości. Uzgadnianie właściwości możemy uruchomić jak wszystko w Autocadzie na kilka sposobów. Przykładowo ikonka uzgodnij właściwości jest w panelu modyfikuj, uzgodnij właściwości. Ta ikonka z tym pędzelkiem oznacza uzgadnianie właściwości. Klikam. Po kliknięciu AutoCAD prosi nas o wybranie obiektu źródłowego, czyli tego obiektu z którego właściwości pobierzemy. Przykładowo pobierzemy sobie właściwości z tej oto linii. Klikam teraz lewym przyciskiem myszy na obiekt, na który chcemy przenieść właściwości, i właściwości nasze się przeniosły. Cofnę teraz, dorysuję sobie jeszcze kilka obiektów. Ta sama ikonka powtarza nam się w tym miejscu oraz w tym miejscu. Można tą ikonkę także udostępnić na górnym panelu. Klikając Uzgodnij właściwości, ikonka nam się pojawiła także w tym miejscu. Klikamy na ikonkę, przenosimy właściwości z tej linii na tą i na tą. Kończymy i uzgadniamy właściwości po raz kolejny. Wciskam spacja, bierzemy właściwości z tej linii i przenosimy na ten obiekt. Klikam prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć. Koniec. Oczywiście tą samą funkcję można uruchomić komendą. Komenda, która uruchamia uzgadnianie właściwości, jest to komenda malarz. Biorę na przykład właściwości z tego obiektu i przerzucam znowu na ten. Spacja, kończę. Jeszcze raz spacja, zaczynam. Biorę z tego obiektu i przerzucam na ten obiekt. Spacja, kończę. Na dziś to by było tyle. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.